Cześć, z tej strony Bartek Łęczycki. Dzisiaj zajmiemy się bardzo znanym riffem, może trochę bardziej gitarowym, ale też jak najbardziej do użytku harmonikowego. Będę korzystać z harmoniki mojej niezniszczalnej Zeidel 1847 Classic. No i napiszę Wam tabulaturę utworu Cocaine J.J. Cale'a, która jest bardzo znana również z wykonania Erika Claptona. Będziemy grać w drugiej pozycji, czyli będzie... Druga pozycja. O, i tak. Riff jest dosyć prosty, ale wymaga umiejętności obniżenia drugiego kanału o cały ton. Brzmi on tak. Jeszcze raz. Czyli mamy tak. Dwójkę wciąganą. Dwójkę wciąganą, prawda? Czyli teraz jest dwójka obniżona o cały ton. Albo tak można zapisywać, albo z tymi takimi znaczkami, jak wolicie. Czyli mamy dwójka wciągana jeszcze. Zobaczcie, że wszystko jest na wdechu. Oczywiście można tą dwójkę zamienić sobie na trójkę dmuchaną, no ale to zaraz drugą wersję napiszemy tego utworu. Czyli mamy. I teraz jest pauza. I znowu jest dwójka obniżona o 2,5 tony, czyli o cały ton. Spróbujmy sobie jeszcze tą dwójkę przećwiczyć, czy ona dobrze wychodzi. To jest ten dźwięk, tutaj też. Ok, spróbujmy sobie zagrać to bardzo powolutku. Pauza. Zaraz ogarniemy to rytmicznie. Gdybyśmy chcieli to zagrać w rytmie, czekajcie, żeby mi pisak nie wysechł, to by było tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Niektórzy grają to w trochę innej wersji, wersja numer 2, dla osób, które no, troszkę mają mniejszą objętość płuc. Słuchajcie, można sobie zapisać to tak, trójka dmuchana, no tu nie ma rady, musi być dwójka obniżona w ten sposób. No znowu można zagrać teoretycznie trójkę dmuchaną i tutaj skrócić trochę tą pauzę. I zagrać jeszcze na przykład dwójkę wciąganą i dwójkę obniżoną o cały ton. Czyli wersja numer 2 brzmi następująco. Czyli obie wersje warto znać, obie wersje warto wyćwiczyć. No na pewno ta wymaga większej objętości płuc. Chociaż w tym miejscu, tu gdzie jest ta pauza, możemy sobie to powietrze wydmuchać, pozbyć się jego nadmiaru. No i wtedy już z godnością osobistą dotrwać do końca riffu. Ale myślę, że nie jest to aż tyle dźwięków, żeby tutaj nasze płuce jakoś nadmiernie się przeciążyły. Zagrajmy sobie jeszcze raz. Raz, dwa, trzy i...
druga wersja. W zasadzie słyszalna jest tylko tutaj ta dodatkowa nutka. To, czy jest dwójka wciągana, czy trójka dmuchana, w zasadzie dla słuchacza nie ma to znaczenia. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to zróbcie subskrypcję. Zostawcie dzwoneczek, bo niebawem będą kolejne filmy, kolejne zagrywki. No i riffy, które każdy szanujący się harmonikarz i harmonikarka znać powinni. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.